dobry kochani, chciałabym Wam pokazać moje nowości. Byłam ostatnio w Rossmanie i kupiłam sobie maszynki do golenia. Te są świetne, naprawdę bardzo je lubię. Fajna cena, ładne kolory, bardzo dobre, także maszynki, bo mi się skończyły. Antyperspirant, słuchajcie, jeżeli chodzi o antyperspirant, to jeden z moich ulubionych to jest właśnie Garnier. Nie cierpię antyperspirantów, które zostawiają po prostu białe pod pachami, białe smugi, no po prostu nienawidzę tego. A ostatnio miałam Duffy Rexone i jakoś tak nie za bardzo się polubiliśmy. W ogóle nie lubię sztyftów, nie lubię kulek, najbardziej lubię takie oto antyperspiranty. I słuchajcie, kupiłam nowość, jeszcze nigdy nie próbowałam, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Z EOS-a krem do golenia z granatem i z maliną. Zawiera też jakieś tam masełko Shea. O, krem do golenia, 24 godziny nawilżenie z masłem Shea i aloesem. Idealne golenie, zaczyna się od intensywnego nawilżania skóry, by była miękka i gładka. Ma witaminę C, E, olejki, masło Shea. Także taka nowość. Był jeszcze kolor błękitny, ale nie pamiętam, chyba tropikalny. Nie jestem pewna, także takie nowości z Rossmana. Nowa podusia na razie leży sobie tutaj, proszę bardzo. Ale zobaczymy, czy będzie tutaj na krzesełku, czy będzie na kanapie. Dzień dobry, Lala! Dzień dobry, Lala! Hejka! Hejka, mama, chłopaku! Mogę zobaczyć? Możesz! Nie. Widzisz, Nelcie? Co ty tutaj gryziesz? Swoją nową ośmiornicę? Ale dobra ośmiornica na ząbki! W fioletowym kapeluszu! Jaka pyszna! Kochani, kochani, my dzisiaj gramy sobie w Memory z Leosiem i z babcią. Mamy takie, o, proszę bardzo, Memory ze zwierzętami. Już raz jedną partyjkę zagraliśmy. Teraz gramy kolejną we trójkę. Leoś pierwszy rzuca kostką. To jeszcze raz może niech rzuci Leoś, bo nie było widać. Na stoliku możesz rzucać. Dwa. Teraz babcia. Mówiłam, że... Cztery. Mówiłam, że będę miał dwa. O. Trzy. To co, babcia zaczyna? Tak. Mamy tak, pieska. Jak sobie chcesz. I zebrę. Nie pasuje, musimy szukać dalej. Dobra, teraz mama. Mama ma Hipcia i kaczuszkę. Teraz Leo. Nie pasuje. Dzisiaj rodzinny spacer, spacerujemy sobie nad rzeką, zobaczcie jak jest pięknie, ale muszę Wam powiedzieć, że jest chłodno, tak siarczyście, czuć po prostu już takie chłodne, mroźne powietrze, dlatego czapa, dlatego ciepła kurtka, mogłam jeszcze wziąć sobie komin, szalik, na razie rękawiczek nie muszę nosić, bo tak jak Wam już mówiłam, ja mam zawsze po babci ciepłe dłonie, na razie nie jest mi zimno, także co, chodźcie razem z nami, potem wrócimy, szybka kawka, jakiś obiadek, pokażemy Wam trochę naszych terenów, także tak dzisiaj nasz dzień będzie się prezentował. Zaraz będzie foteczka robiona. Ale Oś mówi, że nudno tu jest. No już 5 minut tu jesteśmy i troszeczkę mu się znudziło. Idziemy dalej, tak? Odkrywać. Nie, ja chcę do domu. Uuu. Właśnie mówię, że szkoda, że ja dzisiaj nie wyjściowa. Tak bym sobie zrobiła taką ładną foteczkę tutaj. No to niestety dzisiaj absolutnie nie wyglądam dobrze, żeby robić sobie fotki. Tutaj też często łowimy ryby, tylko po drugiej stronie z Krzyśkiem.
u nas dziś mielone. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Vlog łączony oczywiście, wczorajszy dzień łączymy z dzisiejszym. I tak, na samym początku co chciałam powiedzieć, to uwielbiam tą moją koszulę nocną z Pepco. Jest świetna, przyjemna, mięciutka. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że ja uwielbiam spać tak, żeby mieć odkryte nogi, więc dla mnie koszula nocna to jest must have, uwielbiam. Jest ciepła, przyjemna, bardzo fajny materiał, także to jest ogromny plus. Ja mam na sobie już podkład, słuchajcie, i puder i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego pudru Fenty. Ja mam w odcieniu Butter. Jest świetny, przepięknie pachnie, bardzo ładnie na twarzy się zachowuje, nie robi takiej maski. Jedyny minus tego produktu to to, że strasznie się osypuje, także musicie uważać, bo on się osypuje, brudzi, także jeżeli jesteście ubrane na czarno, no to radzę uważać. Prezentuje się tak, jest bardzo dobry i ja do niego używam pędzelka Kabuki. Myślę, że do takich pudrów właśnie Kabuki są najlepsze. To jest Sephora 07 Kabuki. I nie mam już paznokci. Wczoraj miałam, dzisiaj już nie mam. Jeden, drugi mi odpadł, resztę zerwałam. Ja tak po prostu mam. No, tylko ten mi tutaj został. Także do Kasi jestem już niedługo umówiona. Myślę, że w kolejnym vlogu już będzie vlog z nowych paznokci. No tak to u mnie jest. Jak już jeden odpadnie albo dwa, no to ja już potem zrywam. Taka po prostu jestem. Także dzisiaj co? Ubieramy się i jedziemy do Leroy na chwilkę. Chcę zobaczyć przed dom donice i choinki. W sumie donice mam, ale może jakieś inne zobaczę. I choinki. Jeszcze jedziemy do Selgrosa po kilka rzeczy. Także zabieramy Was. Oczywiście, ze sobą, kochani. Jesteśmy już na stacji, hejka. Jak zwykle, jest babcia, Neldzia, Leoś, cała eskapada. Zatrzymaliśmy się zatankować i po kawkę. No dobra, jesteśmy już na miejscu, w pierwszym sklepie i będziemy się wszyscy wypakowywać i wyładowywać. A co ty byś chciał znowu kupować, ty zakupocholiku? Nic? Nic nie kupimy. Nic nie kupimy. Okej, okay, jest rodzinka. Mama. No widzę, jak ty skaczesz, ty to jesteś gość. Tu jest Leoś ze mną. Tata i babcia. Już? Tu Nelcia, babcia, i pokazuje piękną zieloną lalę. Bardzo ładna lala. Fajna lala. Ładna lala, Neli. O, oczy jakie robi, jeszcze większe niż ma. Ładna lala, Nel. Uwielbiam w Selgrosie to. Mama nie cierpi, bo to jest zimno w środku, bo jest zimno, no bo to jest chłodnia. Ale zobaczcie, tu jest wszystko, są daktyle, są pałeczki cynamonu do zimowych herbatek, no jest po prostu wszystko, owoce egzotyczne, zobaczcie, kaki jest, jest smoczy owoc, to to? Zobaczcie, są też kwiatki, no po prostu co chcecie, jest granat, mam ochotę na granata do sałatki, no po prostu wszystko. Dobra, a my przyszliśmy po mango i po ananasa, mówię, po mango i po awokado. Dobra, dobra, kochani, wróciliśmy już do domu. Powiem Wam, że zimno, naprawdę zimno. Zmarzliśmy,
Także no chłodno, nieprzyjemnie, niefajnie. Ja mam misję, zabieram się za chwilkę za zupę jarzynową. Leoś kiedyś lubił, znaczy ja robię w sumie taką kalafiorowo-brokułową z marchewką i Leoś kiedyś ją bardzo lubił, ale niestety rosół i pomidorowa skradły jego życie, także dla nas robię właśnie jarzynową z kalafiorem i z brokułem, a dla Leosia będę robiła pomidorową z makaronem. I zaraz czekajcie, nie wiem czy zobaczycie, kupiłam Leosiowi, patrzcie, taki oto makaron, proszę bardzo, zwierzaki z zagrody. Także pomidorowa z takim oto makaronem, a ja sobie szybko zrobię jeszcze krewetki, mam taką ochotę na krewetki, a także w międzyczasie zrobię sobie jeszcze krewet. Co tu jest na książeczce? Bazę. Zobacz, Nelcia. Taka krótka książka. Fajna, nie, Leoś, ta książeczka z ogonkami. O, jak się pcha, rozpycha się ta. Co tam powiesz? Co tam powiesz, Nel? Co powiesz? No powiedz coś. Spróbuję, zobaczcie, się przemieszczać, skubaniec mały. Nel?